Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia, kochani, na 17 lutego, także zobaczmy, jaki to będzie dzień. Karty Tarota oraz Lenormand, 17, Król Buław. Tutaj, kochani, jest wielka energia, dynamizm, jest namiętność, jest spotkanie z mężczyzną dynamicznym, jest randka. Prawdopodobnie jest żywioł taki ognia, jest zainteresowanie drugą osobą. On jest troszeczkę, to jest mocny, silny charakter, bardzo energiczny, ale moi drodzy, pomocny. Bardzo pomocny, on się nigdy nie poddaje, zawsze coś wymyśli. Tutaj też, kochani, jest takie przesłanie, że jest powrót do zdrowia, tak? I nie należy się forsować, zbytnio nie spalać tej energii na raz. Także jest dobrze, zdrowotnie i emocjonalnie i na pewno zawodowo jest silny człowiek, tak? Będziemy silni i będziemy zadowoleni, też koło nas mężczyzna. No to super. No i oczywiście też możemy chodzić na siłownię, możemy się, moi drodzy, tutaj spalać, tak, że tak powiem, spalać kalorie, spalać swoją energię. No dobrze, na pewno sympatycznie przy Królu Buław i będziecie czuć się pewnie, szczególnie, że tutaj jest też karta Słońca. Karty radzą, aby cieszyć się życiem, cieszyć się z tego, co mamy i kogo mamy obok siebie. Jest, moi drodzy, komfort, są dobre wiadomości od mężczyzny, planowanie ważnych wydarzeń, dobre wiadomości dla was, które spowodują, że będziecie się cieszyć, tak? Tutaj to Słońce mówi o tym, że te nowiny, które będą tego dnia, bo będą na pewno, dadzą wam dużo radości. To mogą być nowiny od rodziny, to mogą być nowiny w finansach, to mogą być takie rzeczy, których się nie spodziewacie. A poczucie strefy komfortu będzie na pewno dla was bardzo, bardzo fajne i ciekawe, wszystko będzie się układać. No dobrze, kochani, ja pozdrawiam, życzę takiej strefy komfortu, odpoczynku, relaksu i takiej lekkości. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam.